Cześć kochane i kochani, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mamy ostatni dzień miesiąca marca, więc postanawiam nagrać w końcu kolejnych ulubieńców. Dzisiaj przychodzę właśnie do was z ulubieńcami kosmetycznymi, w większości będzie to właśnie to. Także może zaczynamy, zacznę może od zapachu, który ostatnio zawładnął moim sercem. Oj, nie jeden raz on był mi polecany, jeżeli chodzi właśnie o woski zapachowe. Ja tak przyznam się szczerze, że z ciekawości się na niego zdecydowałam, żeby go właśnie wypróbować, czy faktycznie jest taki fenomenalny, taki świetny i taki naprawdę pięknie pachnący. Mowa jest tu oczywiście o zapachu od Yankee Candle, który się nazywa Soft Blanket i który mi się tu niesamowicie kruszy. Recenzja jego będzie na kanale oczywiście, tradycyjnie w serii Zapachy Domu, ale muszę wam powiedzieć, że to jest przepiękny, faktycznie przepiękny zapach. Bardzo delikatny, natomiast odnośnik zrobię wam gdzieś obok, żebyście po prostu mogły co nieco posłuchać właśnie o tym zapachu. Myślę, że w większości jest ten zapach znany. Jeżeli lubicie świece, jeżeli lubicie palić woski zapachowe, to na pewno ten zapach miałyście, a jeżeli jeszcze go nie miałyście, to ja wam koniecznie każę kupić ten wosk i spróbować, bo jest naprawdę świetny. Przechodzę już teraz do takich bardziej kosmetycznych rzeczy. Zacznę może od pielęgnacji, ponieważ w miesiącu marcu, słuchajcie, kupiłam mleczko do ciała awokado z ziai. Jest to regeneracja, skóra sucha i zniszczona. Ja do ciała właśnie potrzebuję, tak jak na twarzy, moja cera jest dosyć tłustawa, tak na ciele, w momencie kiedy właśnie używam dosyć często samoopalaczy, produktów brązujących, balsamów i tak dalej, ta skóra jest dosyć mocno wysuszona i często tak właśnie bywa, że na następny dzień i ogólnie w zasadzie tak już później po używaniu samoopalaczy, no moja skóra potrzebuje porządnej dawki właśnie nawilżenia, nawodnienia i kupiłam ostatnio właśnie w drogerii Hebe, była taka promocja produktów z ziai. Kup dwa, a trzeci kupisz za jeden grosz i to był, właśnie dobrałam sobie trzecią tą rzecz, a dwie inne rzeczy, co kupiłam, to właśnie kupiłam dla mojego męża dwa kremy, które mu się totalnie nie spisały, ponieważ okazało się, że jest uczulony. W każdym razie na temat tego mleczka, mleczko do ciała z awokado właśnie z pompeczką, tak się ono prezentuje, przepiękny zapach, a bardzo dobrze nawilża i nie pozostawia takiego mocno tłustego filmu na skórze, na ciele, czego ja nie lubię. Lubię, jak tego typu produkty się szybko wchłaniają i to masełko właśnie takie jest, bardzo, bardzo pięknie pachnie. To mi się naprawdę w nim bardzo podoba. Nie wiem, czy tak pachnie awokado, ale pachnie tak świeżo, troszeczkę owocowo, z taką lekką nutą słodyczy. Także to masełko, to mleczko jest właśnie naprawdę bardzo dobre. Plus za pompkę. Ja bardzo lubię kosmetyki z pompką, więc to by było to. Kolejną rzeczą właśnie taką również z pompką, słuchajcie, jest to Planeta Organika Shower Gel, który kupiłam na stronie Goodies. Tam na stronie Goodies właśnie też mają troszeczkę kolorówki, pielęgnacji. I kupując właśnie ostatnio woski, domówiłam sobie właśnie to, bo miałam jeszcze tam troszeczkę pieniążków do wykorzystania, więc domówiłam sobie ten żel na próbę. Jest to żel pod prysznic Planeta Organika Morze Martwe, energia i nawilżenie. Przepiękny, przepiękny słod, taki świeży, orzeźwiający, właśnie dodający energii zapach. Recenzja, o Jezus, ufajdałam, tak? Tak. Recenzja tego żelu również będzie na moim kanale, bo jest godny właśnie uwagi. A propos takich wiosennych umilaczy, kąpieli, ponieważ planuję taki właśnie filmik nagrać. Kolejną rzeczą, jaką przez ostatni miesiąc dosyć często też używałam, jest to Bilenda Super Power Mezo Serum, aktywne serum korygujące z 10% kwasem migdałowym i kwasem laktobionowym i witamina B3. Cera z niej doskonała. Ja to serum używałam w zasadzie tak w ciągu dnia, rano, kiedy nie malowałam się, kiedy nigdzie nie wychodziłam, kiedy byłam w domu, właśnie na okres też świąt bardzo często go używałam. Mam tutaj już pół buteleczki zużytej. Tak się prezentuje właśnie to serum i muszę wam powiedzieć, że jest bardzo, bardzo przyjemne w użytkowaniu. Nie zostawia. Ja na dzień raczej preferuję takie kosmetyki, takie kremy, które szybko się wchłonią, które nie zostawią takiej tłustej właśnie klejącej powłoki i to serum takie było. Bardzo ładnie się szybko wchłonięło w skórę. W tym momencie właśnie początkiem marca ja miałam duży wysyp na czole, nie wiem przez co to było spowodowane, natomiast w tym momencie, odkąd właśnie używam to serum i co jeszcze zmieniłam?
I w zasadzie nic takiego nie zmieniłam. W dalszym ciągu używam balneo kosmetyki i ziaje i w tym momencie właśnie bardzo ładnie moja cera wygląda i nawet w miesiącu marcu nie robiłam za bardzo maseczek, do których muszę wrócić. Także to serum jest naprawdę godne uwagi. Bardzo duża pojemność, bo jego tutaj jest aż 30 gramów. Ono kosztuje w zasadzie chyba niedrogo z tego, co się orientuję. Natomiast bardzo jest dobre. Krem nawilżający, krem nektar do rąk stopy, który w miesiącu marcu bardzo mnie uratował, ponieważ wiecie, miesiąc marzec, święta, sprzątanie, pranie i tak dalej. Dodatkowo właśnie samoopalacz, który wysuszał moje dłonie. Przeważnie moje dłonie są zawsze suche, tak właśnie na kostkach. Ja tego nienawidzę. I ten krem nie ma za przyjemnego zapachu, bo mi się ten zapach tego kremu absolutnie nie podoba, jest taki mdły, powiedziałabym, taki mulący. Natomiast to, co on robił z moimi dłońmi, to jestem w stanie mu przeboleć ten taki dosyć nieprzyjemny, jak dla mnie właśnie, zapach. Bardzo ładnie nawilżał dłonie, szybko się wchłaniał, pozostawiał bardzo delikatny, taki lepki film na dłoniach, czego nie lubię, ale to, że mnie uratował wielokrotnie moje kostki, moje dłonie przed wysuszeniem, no to jest godne uwagi, bardzo dobrze nawilżający krem, tak się on właśnie prezentuje, także też go polecam, jeżeli szukacie czegoś, co bardzo dobrze Wam dłonie nawilży. I to jest w ogóle Taupe Botanic Amaranthus, seria Amaranthus. No i co, przechodzimy teraz do kolorówki. Kolorówki w tym miesiącu jest troszeczkę więcej niż pielęgnacji, bo pielęgnacji nie było dużo. W miesiącu marcu bardzo często używałam podkład z Rimmela Lasting Finish 25 i też zorientowałam się sama w sobie, że przez ostatnie jakoś tak dwa miesiące używam bardzo lekkich podkładów i stawiam na taki naprawdę bardzo naturalny look. Nie nakładam podkładów w ogóle w tym momencie już pędzlami, bo pędzlem nałożony podkład daje dużo większe krycie, natomiast ja przez ostatnie właściwie dwa miesiące używam do nakładania podkładu gąbeczki z Nancy Marvel 4 w 1, i sprawdza się naprawdę świetnie, bardzo daje naturalny makijaż, mi się to naprawdę bardzo podoba i w tym miesiącu właśnie najczęściej sięgałam po Lasting Finish 25 godzin. Ładny kolor, ładne krycie i bardzo fajna trwałość, także polecam Wam serdecznie. Jeżeli chodzi o puder, w miesiącu marcu używałam praktycznie codziennie Cellular Treatment Loose Powder z La Prairie. Jest to firma dosyć droga, już wszystkie mi pisałyście, już ogarnęłam temat tego pudru. Jest to dosyć drogi puder, który dostałam właśnie od mojej widzki Madzi, której serdecznie jeszcze raz dziękuję za to ogromne pudło tego pudru. Myślę, że mi wystarczy po prostu na, nie wiem, do końca życia, może nie, może troszeczkę przesadzam. W każdym razie nie planuję zakupu żadnego innego pudru. Muszę wykończyć wszystkie, co mam i używać ten, bo jest po prostu świetny. Jest niewidoczny na twarzy, pięknie utrwala makijaż i no naprawdę w ogóle go na twarzy nie widać, a nałożony jeszcze wklepanym tym puszkiem tutaj, to już jest po prostu niebo. Nie miałam jeszcze takiego pudru, którego by naprawdę nie było widać na twarzy i który by dawał po prostu no, takie piękne wykończenie makijażu. Także ja jestem nim oczarowana i domyślam się, dlaczego tyle kosztuje, bo on kosztuje chyba około 300 zł. Jego tutaj w tym wielkim opakowaniu jest 56 gramów i jest naprawdę niesamowicie wydajny. Jeżeli chodzi o ulubieńców dalej kosmetycznych, w miesiącu marcu dosyć często sięgałam po ten róż z Maka Harmony. Jest to taki różobronzer i ja bardzo często go właśnie używałam początkiem marca. Nie używałam wtedy różu, tylko nie używałam takiego typowego właśnie różu różowego, koralowego i tak dalej, tylko właśnie sięgałam po ten odcień z Maka i on naprawdę daje piękny, matowy, ładny taki kontur na twarzy. Jest świetny, naprawdę go polecam. Także cieszę się, że miałam go okazję przetestować. Natomiast jeżeli chodzi o bronzer, to w dalszym ciągu nie zdradziłam mojego bronzera z Freedom, który już tu sięga powoli do dęka, bo jest tutaj już taki dosyć pokaźny ubytek i przebijają tu już nawet te takie krateczki od spodu. Niedrogi produkt, bo on kosztuje chyba około 12-13 zł. Bardzo ładny odcień, bronzer Shade 110 Matte. Ja go bardzo często używałam w miesiącu marcu. On jest taki bardzo delikatny,
powiedziałabym, satynowy, bo on nie ma takiego mocno, mocno płaskiego wykończenia matowego, tylko pięknie odbija światło. Dlatego ja go Wam, dziewczyny, polecam, bo to nie jest właśnie taki typowy mat, który na twarzy, wiecie, wydaje się tak bardzo płaski, tylko to jest właśnie taki piękny bronzer, który odbija światło, który daje naprawdę bardzo naturalny efekt na naszej twarzy. Jeżeli chodzi o korektor, w miesiącu marcu non-stop praktycznie używałam Ingrid Ideal Skin Concealer, o którym Wam opowiadałam teraz właśnie w moim filmiku na temat korektorów i więcej tam możecie o nim troszeczkę usłyszeć, więc podlinkuję Wam go na dole. Pomada do brwi z Freedom. Odkąd kupiłam, tylko tego używam. Cudo, rewelacyjny. Zresztą dzisiaj też mam tą pomadą brwi zrobione. Ja mam odcień Ash Brown. Co dalej? Jeżeli chodzi o usta, słuchajcie, w miesiącu marcu stawiałam bardziej taki na taki naturalny makijaż ust i nazmiennie używałam praktycznie tych czterech produktów. Dwie kredki, dwie szminki. Połączenie takiego bardziej nude efektu, który mam w tym momencie nawet na ustach. Przeważnie była to kredka z Bourjois Contour Edition i ona ma numerek, jaki ona ma numerek? 08 Contour Edition w połączeniu właśnie z pomadką z Golden Rose w numerku 03 i taki efekt właśnie uzyskujemy na ustach, bardzo ładne pomadki w ogóle brązowe i takie nudziakowe, troszeczkę wpadające bardziej w brąz, bardzo ładnie podkreślają biel zębów, więc w tym miesiącu marcu bardzo często używałam tego duo. A jeżeli chciałam coś w odcieniu takich bardziej róży, to używałam tego połączenia. Jest to konturówka z Pierre René Lip Matic numerek 06 w połączeniu z pomadką Angel z Maka, którą dostałam od Asi, która jest piękna. Bardzo cieszę się, że miałam ją też okazję przetestować. Jest świetna. To połączenie sprawdzało mi się bardzo dobrze. Pomadka z Angel Maka, ona ma taki bardzo delikatny, takie wykończenie satynowe, takie lekko błyszczące. I też używałam taki efekt właśnie, taki lekko błyszczący. Natomiast kiedy miałam ochotę na coś matowego, to zawsze robię tak, że tą pomadkę delikatnie przypudrowywałam jakimś pudrem. I wtedy efekt był bardzo, jeszcze bardziej naturalny, bo był taki bardziej matowy, ale odcień, kolorek był naprawdę taki bardzo naturalny, więc to połączenie też mi się świetnie sprawdzało. Słuchajcie, tak by wyglądały moi ulubieńcy miesiąca marca, natomiast 3 dni używam już różu. Różu, który dostałam od Madzi, od mojej widzki. Dziękuję Ci, kochanie, bardzo. Jest to Down Boy z The Balm. Jest to taki typowy róż, słuchajcie, róż, różowy róż. Ja muszę, dlaczego w ogóle o nim mówię? Ponieważ ja, kupując róże gdziekolwiek, nigdy nie sięgnęłabym po taki odcień różu. Jest to taki typowy róż. Naprawdę, ja w swojej kosmetyczce, w swojej toaletce mam raczej takie róże, które wpadają w koral, które mają taki, nie taki, powiedziałabym, Barbie Pink kolor, i sama po ten róż bym naprawdę nie sięgnęła, ale od 2 dni, od 3 dni w zasadzie, nakładam tylko i wyłącznie ten róż i słuchajcie, jest genialny, daje przepiękny róż, naprawdę, ja mogłabym go, słuchajcie, dziewczyny, dokładać i dokładać i mi się on naprawdę bardzo, bardzo podoba. Nie wiem dlaczego, po prostu bałam się, że tego typu odcienie będą wyglądały tak plastikowo, tak sztucznie, tak właśnie bardzo komicznie na twarzy, ale on jest po prostu przepiękny, także w tym momencie, jak on mi się skończy, już wiem, że będę mogła go kupić z powrotem, bo naprawdę jest po prostu przepiękny. Piękny, matowy, naturalny rumieniec, taki delikatny, subtelny, także to też będzie w moich ulubieńcach przez ostatnie kilka, następnych chyba miesiąc będę tego używać, także okej, tak by wyglądali moi ulubieńcy kosmetycznie. Nie było tego dużo, było troszeczkę nowości, których jeszcze myślę, że tu Wam gdzieś nie pokazywałam, także zachęcam Was oczywiście do subskrypcji, zerknijcie na recenzję tego wosku Soft Blanket i zerknijcie w przyszłości, bo to jeszcze nie nagrałam, na recenzję właśnie tego żelu, bo jest naprawdę świetny. Okej, tak by wyglądali moi ulubieńcy, ja się z Wami żegnam, bo troszeczkę się rozgadałam już nie na temat. Trzymajcie się cieplutko, ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam Was oczywiście na mojego Facebooka, mojego Instagrama, piszcie do mnie wiadomości prywatne, jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli chciałybyście się ze mną czymś podzielić. Także to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko, ja się z Wami żegnam, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaki, pa pa!